Wspominając, że pomogę, wcale nie miałam na myśli, że po prostu wyskoczę ze 100 tysięcy dolarów. Ciocia Louise, krewna od strony mojej żony, jest naprawdę wspaniałą kobietą. Pod koniec lat 70. wraz z małżonkiem kupili dom w rejonie Zatoki San Francisco i mieszkali tam, dopóki mężczyzna nie odszedł z tego świata. Kilka lat po śmierci męża Ciocia sprzedała posesję za ponad milion dolarów i wróciła do rodzinnego miasteczka położonego w rolniczych regionach południowej Kalifornii, gdzie dorastała. Kobieta ma trójkę dzieci i wszystkie są już po czterdziestce. Dwoje z nich to naprawdę mili i normalni ludzie, ale najmłodsza z nich, Karen, to naprawdę niezłe ziółko. Spełnia ona dosłownie wszystkie kryteria psychologicznej diagnozy narcyzmu. I uwierzcie mi, że historia, którą zaraz wam opowiem, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Mąż Karen Pedro naprawdę dobrze wywiązywał się z obowiązków głowy rodziny. Około 10 lat temu udało mu się rozkręcić biznes i zaczął całkiem nieźle zarabiać, co oznaczało, że jego żonka będzie miała więcej pieniędzy do wydania. Kobieta kupowała nowy samochód co dwa lata, zawsze miała najnowsze i najdroższe gadżety technologiczne. Oraz bez przerwy jeździła z Pedro na jakieś wycieczki. Ponadto Karen regularnie leciała do swojej mamy, czyli ciotki Louise, z jakąś łzawą historią, aby wyłudzić od staruszki pieniądze. Nie znam dokładnej kwoty, ale słyszałem, że ciocia w ciągu kilku ostatnich lat dała jej ponad 20 tysięcy dolarów. Biznes Pedro funkcjonował, dopóki stan Kalifornia nie zarządził zamknięcia gospodarki na skutek wybuchu pandemii. Rodzinie zaczęło brakować pieniędzy, a w październiku firma oficjalnie zbankrutowała. Mężczyźnie udało się znaleźć nową pracę niedługo później, ale w zasadzie zaczynał swoją karierę od nowa i nie zarabiał tyle co wcześniej. Na przestrzeni miesięcy rozrzutny styl życia Karen doprowadził do wielu kłótni, a dwa tygodnie temu sytuacja sięgnęła zenitu. Kiedy kobieta po raz kolejny usłyszała bluźniercze słowonie, zażądała rozwodu. Spodziewała się, że sąd będzie na tyle szczodry, aby przyznać jej samochód, ich dom, oszczędności Pedro wynoszące 400 tysięcy oraz hojne alimenty. W swojej chciwości zapomniała, że mężczyzna musiał jakoś spłacić karty kredytowe i nie zostało mu zbyt wiele pieniędzy. Do tego wszystkie dokumenty, które latami podpisywała, dotyczyły refinansowania kredytu hipotecznego, aby spłacić jeszcze więcej kart. Więc prawie nie mieli kapitału własnego. Nie mówiąc nawet o alimentach, które nie były zbyt wysokie, ponieważ Pedro stosunkowo niedawno znalazł nową pracę. Karen, widząc, że pali jej się grunt pod nogami, zrobiła to co zawsze, czyli pobiegła do swojej matki. Ciotka Luis jak zawsze wykazała się współczuciem i próbowała namówić córkę, aby pogodziła się z mężem, ale obiecała również pomóc, gdyby to się nie powiodło. Dosłownie dwie godziny później Karen wysłała jej SMS-a ze zdjęciem drogiego mieszkania i zażądała od staruszki 100 tysięcy na pokrycie zaliczki oraz kosztów wyposażenia. Ciotka Louise oczywiście odmówiła i powiedziała, że nie to miała na myśli, kiedy zaoferowała jej pomoc. Staruszka planowała pozwolić córce zamieszkać u siebie, dopóki nie stanie na nogi, a potem wypisać czek na kaucję oraz czynsz za pierwsze miesiące i ewentualnie pomóc w spłacie samochodu. Karen po raz kolejny słysząc magiczne słowo nie straciła nad sobą kontrolę i wypluła z siebie kilka niestosownych komentarzy, takich jak. Nie mogę uwierzyć, że moja własna matka jest tak samolubna. Przecież to tylko 100 tysięcy. I tak nie zrobi to tobie różnicy, bo prędzej umrzesz niż je wydasz. Kobieta znów spotkała się z odmową, w wyniku czego zaczęła zaśmiecać swój profil na Facebooku. Pasywno-agresywnymi postami na temat odkrywania prawdziwych twarzy innych ludzi. Moja żona ma nadzieję, że wkrótce zadzwoni również do niej, aby prosić o pomoc, bo chciałaby ją jeszcze bardziej zgnoić. Moja sąsiadka z piekła rodem wezwała policję, ponieważ postanowiliśmy posprzątać mieszkanie. Tak więc mój chłopak i ja w sierpniu przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. Lokal ma już swoje lata, a podłogi niesamowicie skrzypią. To też zgodnie z naszą umową najmu jesteśmy zobowiązani do wyłożenia każdego pokoju wykładziną, aby wytłumić potencjalny hałas. Jedynymi wyjątkami są kuchnia oraz łazienka. Wcześniej mieszkanie służyło jako akademik lokalnej uczelni, więc większość podłóg została wyłożona warstwą cienkiego, gównianego dywanu, ale to nie wystarczało. Kupiliśmy więc jeszcze parę dywaników, aby jakoś zapobiec hałasowi. Jakiś miesiąc później do mieszkania pod nami wprowadziła się kobieta po pięćdziesiątce, która waliła w sufit za każdym razem, gdy ponoć zakłócaliśmy jej spokój. Pierwszy raz usłyszeliśmy łomotanie, będąc w salonie. Chwilę później kobieta przybiegła do nas i zażądała, żebyśmy nie hałasowali, bo jest już dawno po północy. Przeprosiliśmy, przyznaliśmy jej rację i obiecaliśmy zachować ciszę. Następnym razem naskoczyła na nas, gdy wróciliśmy z lotniska po dwudziestej drugiej. Zaczęła dobijać się do naszych drzwi i nawet nie próbowała mnie wysłuchać. Ponownie przeprosiłam i zapytałam, kiedy słyszała ten hałas, zakładając, że to nasz kot biegał nocą po mieszkaniu, ale nic do niej nie docierało. Na odchodne poinformowała mnie, że nie mieszka sama i że mamy przestać robić jej na złość. Kiedy zadomowiliśmy się w mieszkaniu i wróciliśmy do pracy, zaczęliśmy wcześniej chodzić spać. Ale stukanie nie ustawało. Miesiącami uderzała w sufit, ilekroć mieliśmy czelność zrobić chociaż jeden krok. Chcieliśmy iść spać o dwudziestej drugiej, waliła w sufit. Wstawaliśmy o 5.30 do pracy, waliła w sufit. Siedzieliśmy na kanapie, ale naszła nas ochota na przekąski. Jak możecie się domyślić, waliła w sufit. W okresie świąt Bożego Narodzenia ponownie zjawiła się na naszym progu, ale tym razem otworzył mój chłopak i nagrał całą ich wymianę zdań. Tym razem stara wiedźma miała do niego problem, że ją śledzi. Oto co powiedziała: Wiem, że to nie kot, pies, ani twoja dziewczyna, ponieważ potrafię rozpoznać twoje kroki. Nie wiem, jak to robisz, ale zawsze wiesz, gdzie jestem, i chodzisz za mną po mieszkaniu. Mam tego serdecznie dość, więc natychmiast przestań to robić. Mój chłopak spokojnie odpowiedział, że brzmi jak szalona i szkoda by nam było czasu, żeby ją prześladować. Kobieta ponownie przypomniała, iż nie mieszka sama, co tylko utwierdziło nas w przekonaniu o jej psychozie. Jeśli chciała nas zastraszyć, to jej się to nie udało, ponieważ wspomniany mężczyzna był niskim, uprzejmym latynosem po sześćdziesiątce, który nigdy nie odezwał się do nas ani słowem. Łomotanie nie ustawało, ale teraz w odpowiedzi tupaliśmy za każdym razem, gdy je słyszeliśmy. Kobiecie bardzo się to nie spodobało, ale dzięki temu było jeszcze zabawniej. W międzyczasie powiadomiliśmy o sytuacji wynajmującego oraz dozorcę, a oni oczywiście stanęli po naszej stronie. Niedługo później nasze miasto jako pierwsze w Stanach zostało objęte kwarantanną, więc przez pierwszych kilka dni walenie stopniowo się nasiliło. Aż pewnego razu kobieta już do reszty oszalała. Przyznaję, że w weekendy wstajemy wcześnie i w tę konkretną niedzielę również tak było, ale przez pierwsze kilka godzin nie robiliśmy zbyt wiele. Wypiliśmy kawę i siedzieliśmy na kanapie prawie do 11, a potem postanowiliśmy posprzątać mieszkanie. Właśnie wtedy idiotce kompletnie odbiło. Zaczęła biegać z jednego końca mieszkania do drugiego i waliła w sufit tak mocno, że musiała go uszkodzić. W pewnym momencie usłyszałam coś, co brzmiało jak stłumiony krzyk, po czym kobieta poszła za mną do sypialni. Tego dnia mieliśmy plany, więc zignorowaliśmy ją. Dokończyliśmy sprzątanie i zaczęliśmy zbierać się do wyjścia. Jędza musiała na nas czekać, bo gdy tylko postawiła nogę na jej piętrze, Wyskoczyła ze swojego mieszkania i wepchnęła się przede mnie. Trzymając psa, czekałam, aż mój chłopak do mnie dołączy, a ona zaczęła schodzić po schodach i coś do mnie mówić. Powiedz swojemu chłoptasiowi, żeby przestał. Przestał chodzić? To nawet nie był on, tylko ja i nasz pies. Kobieta nie przestawała rzucać bzdurnych oskarżeń, ale na szczęście mój partner wyszedł z mieszkania parę sekund później. I wybawił mnie od jej pierdzielenia. Szkoda tylko, że wciąż była przed nami i skutecznie utrudniała nam zejście po schodach. Próbowała nawet własnym ciałem zablokować drzwi wejściowe, jednak ustąpiła, kiedy mój chłopak się nie zatrzymywał. Jestem pod wrażeniem, że udało mu się zachować spokój, kiedy rzucała w jego stronę obelgi, bo odkąd go znam, jest bardzo porywczy. Nazwał ją jedynie wariatką, nieprzerwanie idąc w kierunku śmietnika. O dziwo, tym razem to ja nie wytrzymałam i nie potrafiłam odpuścić, kiedy znów nas zaczepiła. Mówię poważnie, jesteście skończeni! wysapała ze wściekłością w moim kierunku. W takim razie powiedz mi, co według Ciebie mamy zrobić. Może się czołgać. Mamy trzydziestokilogramowego psa, a poza tym nie robimy nic złego. Szuja nie dała mi nawet dokończyć zdania, dlatego nie wyłapałam wszystkiego, co powiedziała, ale wiem na pewno, że znów przypomniała mi o swoim facecie. Tak się składa, że ja też nie mieszkam sama. Widzisz przecież, że mam chłopaka. Poza tym powtarzasz to już któryś raz. Grozisz mi? Jeśli myślisz, że to groźba to tak właśnie jest. E, świetnie, w takim razie dzwonię na policję. E, w porządku, ja też. Gliniarze niedługo później zjawili się na miejscu i najpierw chcieli porozmawiać z nią. Nie wiem, jaka była jej wersja wydarzeń, ale gdy w końcu przyszli do nas, opowiedziałam im wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Funkcjonariusz wysłuchał z uwagą mojej historii, a następnie poinformował mnie, że to sprawa cywilna, którą będzie musiał zająć się właściciel budynku. Obiecał jednak wyjaśnić kobiecie, iż chodzenie po własnym mieszkaniu o godzinie 11 jest całkowicie dopuszczalne. Ponadto zabronił jej uderzać w sufit oraz dobijać się do naszych drzwi. Niestety interwencja tylko pogorszyła sprawę, bo Jędza, chcąc nas ukarać, zaczęła nawalać w spód naszej podłogi o pierwszej w nocy, aby nas obudzić. Ponownie skontaktowaliśmy się z właścicielem budynku, który tym razem obiecał sprawdzić, na czym polega jej problem. Okazało się jednak, że nie tylko my mieliśmy z nią kłopoty. Podczas rozmowy z rodziną mieszkającą pod nią, okazało się, że oni również nieustannie słyszeli łomotanie, ale nie zdawali sobie sprawy, co było jego źródłem. Gdy tylko się dowiedzieli, natychmiast zgłosili kobietę właścicielowi nieruchomości. Od tego momentu walenie ustało, a umowa najmu kobiety raczej nie zostanie przedłużona. Kto wie, może w ciągu najbliższych kilku miesięcy my również zmienimy otoczenie. Rozwydrzony sąsiad jest wściekły o to, że parkuje na swoim miejscu. Mój mąż i ja mieszkamy w zamkniętej dzielnicy osiedlowej, w której każdy dom ma osobne miejsce parkingowe. A jeśli zastanawia was, co z osobami posiadającymi więcej niż jeden samochód, to przeważnie parkują one równolegle przed swoją posesją. Osobiście nie posiadaliśmy własnego auta, ponieważ oboje pracowaliśmy zdalnie i nienawidziliśmy prowadzić, a transport publiczny w naszym mieście wcale nie był taki zły. Tego samego nie można jednak powiedzieć o naszym sąsiedzie, który ma trzy samochody i nie miał jakich wszystkich zmieścić na swojej posesji. Z tego powodu zapytał naszej sąsiadki, czy może parkować przed jej domem, a ona się zgodziła. Sęk w tym, że facet nie chciał blokować swoich pozostałych samochodów, więc zastawiał autem nasz podjazd. Szczerze mówiąc, nie miałabym z tym najmniejszego problemu, gdyby tylko zapytał. Niestety tego nie zrobił, co niesamowicie mnie zdenerwowało. Poza tym, moja rodzina często przyjeżdża w odwiedziny i nie mają jak zaparkować, bo facet blokuje im drogę. Za każdym razem musimy mówić mu, aby przestawił samochód, a on wścieka się, jakbyśmy prosili o jakąś przysługę. Tak czy siak, niedawno dostałam awans, który wiązał się z pracą w terenie. Więc uznaliśmy, że najwyższa pora kupić samochód. Wybraliśmy taki, który uznaliśmy za najbardziej praktyczny i zostawiliśmy go na naszym miejscu parkingowym. Następnego ranka, kiedy musiałam jechać do pracy, okazało się, że facet po raz kolejny zablokował nasz podjazd. W napadzie szału pobiegłam do niego i zaczęłam dzwonić do drzwi, dopóki się nie obudził. Kiedy w końcu wyszedł, kazałam mu przestawić samochód i nigdy więcej tam nie parkować. Mężczyzna momentalnie przyjął postawę obronną i tłumaczył, że sąsiadka pozwoliła mu parkować przed swoim domem, na co ja odpowiedziałam. Może i pozwoliła, ale to jest mój dom i jeśli jeszcze raz zablokujesz mi podjazd, każę cię odholować. Facet przeparkował auto, ale następnego dnia sytuacja się powtórzyła. Na moje szczęście zapomniał je zakluczyć, więc w ramach zemsty zwolniłam hamulec ręczny i zepchnęłam auto na środek ulicy, tuż przed jego podjazdem. Następnie przykleiłam do przedniej szyby karteczkę z napisem jeszcze jeden taki numer i zadzwonię po lawetę. Na sam koniec oblepiłam jego dzwonek taśmą klejącą, aby nie przestawał dzwonić i uciekłam tak szybko, jak tylko mogłam. Sąsiad nic nie powiedział, ale już nigdy więcej nie zaparkował przed moim podjazdem.